Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to bicie personalnego rekordu na 100 km na rowerze szosowym, tym razem na Pafaro. Ostatnio jeździłem na Giant GTCR, którym może byłby tutaj w tym przypadku nieco lepszy, ale to się przekonamy. Chciałem po prostu na moim rowerze pobić ten rekord. Do tej pory to było 37 km na godzinę z małym hakiem, gdzie wykręciłem około 270 W. To było na Meridzie Reacto 4000. To był aluminiak na chińskich karbonowych kołach. I uważam, że to był jeden z najszybszych moich takich szosowych rowerów do tej pory. Później miałem karbonowe, niby z karbonowymi kołami, ale jakoś tak nie czułem tego flow, jaki czułem na Meridzie Reacto. A że w tym roku znowu jakby ten bakcyl trochę szosowy powrócił, więc chcę to sprawdzić. Jak wam pokazywałem pierwszy raz ten rower, co mam teraz pod swoim kroczem, to mówiłem, że mam dwa takie swoje cele. Jeden z nich to właśnie pobicie rekordu na 100 km, a drugi cel dowiecie się też pewnie za jakiś czas, mam nadzieję, że w tym roku. Jakby co, jest niedziela, 26 maja, jestem pod teraz sklepem Crossa, w którym właśnie pracuję, to jest sieciówka PG Bikes. Jakby ktoś chciał zbić piąteczkę, to oczywiście serdecznie zapraszam. Nie musicie nic kupować, możecie przyjechać, napić się kawy i nikt wam tego nie zabroni. 26 maja to oczywiście Dzień Matki i oczywiście swoją matkę dzisiaj odwiedzę, złożę jej życzenia osobiście, a przy okazji innym matkom życzę wszystkiego najlepszego. Tak, ten dzień sobie zaplanowałem już w lutym i generalnie gdybym mógł, to bym dzisiaj z tego zrezygnował, bo nie czuję się najlepiej. Ostatnio moja córa się rozchorowała, troszeczkę mnie zainfekowała, nie zresztą nie tylko mnie. I teraz był taki słabszy tydzień, jakby to było półtora tygodnia temu, to powiem szczerze, że czułem moc w nodze i ogólnie moje morale były dużo większe. A ten dzień dzisiaj jest taki, no, w skali od 1 na 10, to bym powiedział, że na 4, ale no pogoda dzisiaj jest praktycznie idealna, bo jest prawie, że bezwiecznie, ewentualnie jak jest delikatny wiaterek, to będzie on na powrocie. Wybieram sobie najłatwiejszą rundę do bicia takiego challenge'u, czyli trasa od ronda do ronda, z Włocławka do Płocka, gdzie jest bardzo płasko przy Wiśle, tam jest naprawdę niewiele przewyższenia. To jest ta sama co trasa, co tam jechałem 4 lata temu na Meridzie Reacto. Więc będę miał takie porównanie. Szacuję, jakby była noga, wszystko poszło tak, to będzie to gdzieś między 38 a 39 km na godzinę. Ale zobaczymy, mam nadzieję, że tej nogi mi wystarczy, bo mówię, nie czuję się najlepiej. Nawet musiałem, że tak powiem delikatnie, nawet musiałem sobie dziurkę w nosie odblokować ksylożelem, bo była zatkana od samego rana, więc może ktoś pomyśleć, że jestem na delikatnym dopingu. A propos dopingu i bicia rekordów, to mogę wspomnieć, że Robert Karaś jakiś czas temu mnie zablokował, gdy gdy napisałem komentarz w jego usprawiedliwieniach odnośnie tego destronalonu czy czegoś tam, że okej, powiedzmy, że to ci pozostało, a pytanie co w związku z klomifenem i meldonium, czy to jakoś ewoluowało? I później za jakiś czas chciałem zobaczyć, co tam u niego słychać, a się okazuje, że zostałem zablokowany, no więc to sorry. Ktoś nie umie tak pogodzić się z krytyką, no ale cóż, specyficzny gość. Mam kamerę na klacie, która będzie stawiała delikatne opory, ale zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Dobra, lecę. Trzymajcie kciuki, żeby było dobrze. Dobra, kalibracja zakończona. 10-10 jest ok. Dobra, Boże, już się przestraszyłem, że coś pójdzie nie tak. Dobra, dzisiaj puls coś bardzo wysoki, ale zobaczymy. Może się delikatnie stresuję. Ok, z miasta wyjechałem. Zbliżam się do ronda. Odpalam na nowo aktywność. I jazda, zobaczymy co z tego wyjdzie. A po całym tym wszystkim opowiem, czy to w ogóle miało jakikolwiek sens. Już od samego początku nie mogło się obejść bez przygód, bo wpadł mi pod kask jakiś rower i mnie upier dzielił. O jak boli, a masakra. Za mną średnia poniżej moich oczekiwań, bo 36,6, ale jakiś wiaterek jest, więc mam nadzieję, że teraz mi delikatnie przeszkadza, później będzie delikatnie pomagał. Zobaczymy, jadę.
nie jest źle. Staram się otrzymywać nieco delikatnie poniżej 300 W. Puls w granicach 160. Skoczyło 20 km na liczniku. Dobiłem do średniej 37. Fajnie by było to utrzymać, ale zaraz zaczną się tereny bardziej otwarte i myślę, że wiatr będzie bardzo niesprzyjający, ale jeszcze chwila. Nawet jak spadnie do 36, to myślę, że na powrocie będzie można coś nadrobić. Zbliżam się do 45 minut. Wypadałoby w końcu coś zjeść, aby sił wystarczyło. A dawaj, wyłaź bananie. Zaczyna się teren otwarty, to prędkość będzie spadać. Ale piękny dzień. Chociaż zapowiadają znowu burzę. Ale mam nadzieję, że nie teraz. 30 km. Średnia dalej blisko 37. Dobra, jazda. Jedziemy za Akunem. No to kochani, gdzie jedziemy teraz? Z Akunem. Dobra, zbliżam się do pierwszej godziny i prędkość nadal ponad 37. 37,1. Spoko. Dobrze idzie. Jeszcze trochę i zawrotka. Zobaczymy, czy dostanę wiatr w żagle, czy jednak nie będzie tak korzystnie. Będzie chwila prawdy. O, idzie. Dobra, dojeżdżam do Płocka, jeszcze 4 dychy. Jeszcze parę kilometrów do zawrotki, już niedużo do zawrotki. Więc trzeba będzie jeszcze gdzieś się tam naddać i nadrobić. Zobaczymy. O, jakie tanie paliwko, 6,43, pięknie. No i zbliżam się do ronda. Wiadomo, w Płocku, petrochemia i te sprawy. Średnia spadła, bo delikatnie poniżej 37, ale niedużo. Dobra, tutaj mamy czysto. Tu się wbijam. Tu mam nadzieję, że nie wyjedzie mi kiju. Dobra. I jazda z powrotem. Sorry, że nie ścieżką, ale niestety to są rekordy prędkości. Więc nie będę ryzykował. O, i 4 dychy. A dzień dobry. No na razie jest ok. km i średnia 37,44, czyli rośnie prawie cały czas około 40 km na godzinę. Około półtorej godziny jazdy za mną, więc czas na żela, na przedbombie i jazda dalej. Trochę już w nogach czuć. Dobra, muszę uważać, bo fotoradar trzeba zwolnić, bo jeszcze będę musiał mandat zapłacić. A tak serio, to pozostaje kwestia tych brakujących jakichś 18 km od ronda do ronda. Ale na szczęście mam dwie opcje. Albo trochę oszukać i tu skręcić w lewo. Bo teraz jakbym skręcił w lewo, bym miał trochę bardziej wiatr w plecy do Gostynina. I tam z Gostynina bym jechał na bardziej otwartej przestrzeni. No i tam by warunki były bardziej sprzyjające. Albo tutaj bliżej Włocławka jest taka jeszcze mała rundka, chyba 16 km Modzerowo, Józefowo, ładne, i tam po prostu dokręcić, więc muszę oszczędzać siły, bo tam będę musiał zrobić rundkę jeszcze pod wiatr kawałek, więc wtedy prędkość też będzie spadać. Dobra, ale jadę równo, powoli do 60 km dobijam. Średnia 37,7, jest ok. Dobra, i przede mną jedyna chopka, największa na tej trasie. Masz chyba z 5 metrów przewyższenia. Chyba i tak o 2 zawyżyłem.
Ach, na stojąco. Jak kontador. 70 km, średnia 37,9. Czyli jest cień szansy, że plan minimalny uda się, może się uda. O ile sił wystarczy, tego nie wiem, bo jest ciężko. Zresztą słychać po głosie, ale jadę jeszcze. A, kolejny fotoradar, znowu trzeba zwolnić. Średnia prawie 38, prawie 80 km. Najgorszy teraz moment był za mną, bo teren bardzo zalesiony, wiatr za bardzo nie pomagał, ale mimo tego jeszcze coś tam udało się nadrobić. Zaraz skręt w lewo, rundka. Trzeba przypilnować, żeby prędkość za bardzo nie spadła. I długa prosta do Włocławka. Dobra, 90 km. Prędkość spadła do 37,7. Więc gorzej niż myślałem, ale zobaczymy. Zaraz wyjadę na prostą. Może coś się jeszcze nadrobi. O ile wystarczy sił. Pa, lewa wolna. Prawa. O Jezu. Aż się ciężko rozpędzić. Masakra. 5 km, a średnia nie rośnie. Lipa. Ale zobaczymy. Mógłby być już koniec. Kurde, ostatnie 2 km i to nie rośnie. Cholera! Przejść 75, 30 groszy różnicy na 40 km. 99,6. Jest i rondo. Akurat stuwa w tym momencie 2 godziny 39 minut i 8 sekund. Dobra, niech się synchronizuje na Strava. Zobaczmy tak, 2,39, 100 km, najwyższa prędkość 45, 162 uderzenia, najwyższy 171, moc 282. O, z mocy jestem bardzo zadowolony. Bo nie sądziłem, że będzie taka dobra. Maksymalna 638. Pod górę aż 170 metrów. To nie było aż tak płasko. Moc 20 minut 292 i normalizowana 284. Training stress score 195. Bilans nogi lewej do prawej. Lewa jakby słabsza troszeczkę. Pedałowanie 100%. Płynność pedałowania 28-27. No i co, udało się pobić rekord prędkości. Indywidualny, solowy, na czas, na 100 km. Nie, jest delikatnie poniżej moich oczekiwań, bo sądziłem, że może te 38 uda się wykręcić, ale na tym ostatnim odcinku niby było z wiatrem, ale tak nie było tego widać po prędkości. I może to zadecydowało o finalnym rekordzie. Generalnie tak, jestem zadowolony, no bo jednak poprawa jest. Myślę, że na Giant TCR mogłoby być troszeczkę szybciej, bo tam mimo, że jakby, nie wiem, stosunek, jeżeli chodzi tam wysokości siodełka do kierownicy, długości, niby wszystko jest to samo, ale tak generalnie tam jakoś inaczej trochę mi się sylwetka układa, jest taka bardziej agresywna, aerodynamiczna, więc może tam te pół kilometra na godzinę byłoby szybciej. Nie wiem, nie dowiem się. Chciałem to zrobić na moim rowerze. Bo jest on w kolorze czerwonym, czyli szybkim. Chciałem zobaczyć, na ile on jest szybki. Spełnił on moje oczekiwania. Generalnie, więc jestem zadowolony. Jestem zmęczony, ujechany, wypompowany. Ale o to chodzi. Ten, kto nie trenuje, tego nie zrozumie. Zaraz będą wszyscy pisać, po co się tak męczyć? Po co? Można przecież pojechać sobie spokojniej. Generalnie dużo jest na moim kanale filmików w temacie właśnie, jak przejechać 100 czy 200 km i się nie zmęczyć. A ten filmik miał być odwrotny, jak przejechać 100 km i się zmęczyć. Więc można? Można. Prawie 200 TSS-ów. Jak widzieliście, na 100 km mogłem uzyskać, ile tam było? Chyba z 70 TSS-ów, a tu jest prawie 200, prawie około 3 razy więcej, czyli no jest zmęczenie ogólne. Nie sądziłem, że dzisiaj noga tak będzie dobrze kręciła, bo mówię, że
Moje morale od samego rana były takie 4 z 10. A tutaj było dobrze. O. Nogi nieogolane, delikatnie spompowane. Dla tych, co na kanale są pierwszy raz, nie wiedzą kilku podstawowych kwestii, no to tak. Ja mam 190 cm wzrostu, już jakieś 36 lat, w tym druga 18. Waga cały czas oscyluje w granicach 78 kg, czasami tam pokazuje z kilogram mniej, ale uśredniając to jest jakieś 78 kg. Rower to Pafaro Rywal, mało znana marka, ale w tym roku chłopaki mówią, że mają dużo zamówień, nie wiem dlaczego. Ja wiem, że po prostu ten rower ładnie wygląda i w miarę szybko jeździ, więc jestem z niego zadowolony. Napęd podstawowy 2x11 Shimano 105 z korbą obustronną Inpika. Dzisiaj wziąłem licznik Sigma Evo 12.1, bo uważam, że to jest licznik z takich najbardziej godnych zaufania, jeżeli chodzi o poprawność danych. Opony to nie jakieś tam mega wyciniowane GP5000, tylko zwykłe Grand Prixy w wadze około 270, rozmiar 28 mm, a koła to lekkie karbonowe Elite Wheelsy Drive z karbonowymi szprychami. O większości tych rzeczy oczywiście możecie znaleźć informacje na kanale. Nie będę tutaj się rozwijał, jeżeli chodzi o pewne kwestie. Jak ktoś umie wpisywać w wyszukiwarkę pewne frazy, to powinien sobie tam dobrze to wygooglować. Testu FTP w tym roku nie robiłem, ale szacuję to na jakieś 350 W przy wadze właśnie 78 kg, więc nie jest źle. Czy jest więcej, czy mniej, no to może zobaczymy. Jak będzie czas, to może ten test się zrobi. Na razie nie czuję takiej potrzeby. Za tydzień pierwszy start szosowy w tym roku. Będzie to maraton szosowy w Łasku. Trzymajcie kciuki, zobaczymy jak tam mi pójdzie. Chyba dystans niecałe 150 km, więc dzisiaj można powiedzieć było takie coś na przetarcie. Za mną cały tydzień rekreacji, bo tak jak mówiłem, łapał mnie jakaś infekcja. Nie miałem gorączki, nie czułem się źle, ale cały czas czułem, że w tym organizmie coś jest nie tak. Nogi przez cały tydzień też nie kręciły jak należy. Jeżeli wchodziłem gdzieś tam powyżej drugiej strefy, to czułem, że to coś tam jest nie tak, więc postawiłem w tym tygodniu na wypoczynek i w przyszłym tygodniu też postawię na wypoczynek, bo jednak będzie ściganie jakieś tam, zobaczymy na jakim poziomie, więc też ten tydzień będzie wyglądał podobnie. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. W tym roku sobie postawiłem dosyć ambitne cele, bo chyba jest to ostatni rok, w którym ciężko trenuję. Zobaczymy w przyszłości, czy to się zmieni, czy będę trenował mniej i słabiej. Dobra, lecę się trochę zregenerować, spędzić czas z rodzinką, odwiedzić mamusię. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.